Siemaneczko, witam Was serdecznie, z tej strony Casey Lord i widzimy się właśnie aktualnie w czwartym odcinku Let's Play The Lord of the Rings Online. W ostatnim odcinku skończyliśmy przy Eliam. Ostatni odcinek wyszedł trochę, bo nie każdemu pewnie się chce z Was oglądać 4-minutowy odcinek. No ale gra, także czas po prostu nie stoi w miejscu i minuty się nabijają. Zobaczymy, co nas czeka za chwilę. Jeszcze sekundka. Okej. Od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie może od sprawdzenia prezentu. Co tam dzisiaj wylosujemy ciekawego? Plus 10% boost na szybsze bieganie. Ok, na 90 minut. Spoko, dziękujemy bardzo. Tu mamy powiadomienie jakieś. O, dostaliśmy maila. Ale żeby sprawdzić maila, musimy znaleźć skrzyneczkę w mieście, także to się później może gdzieś tam przy okazji znajdzie. Wymagana specjalizacja to Huntsman Bowmaster. Może Bowmaster. Ok. I tutaj wybrałem sobie akurat Bowmastera. I mamy dodatkowe ścieżki specjalizacji dla naszej klasy. Ile mamy w ogóle, jakieś punkty mamy na wydanie? Mamy. Na dole mamy objaśnienie, już jeden punkt tutaj wydałem. Heartseekera. Second rank Heartseeker to deal. Ok. No i damy jeszcze jeden, żeby mieć go w komplecie. Czy nie damy? Ok, damy apply, confirm. Mamy tylko jeden punkt na wydanie na początek, ale to nic, to pewnie z biegiem levelu po prostu będą nam te punkty się nabijać. Później zobaczymy, co tam ciekawego będziemy mieli. Teraz tak, get more train slot. Tak, tylko widzimy. Tutaj mamy, o tym jeszcze nie mówiłem, mamy sklepik Lotro oczywiście. Jeżeli ktoś inwestuje, jest graczem, który ma sianko na wydanie, także może sobie kupić wszystko, co najlepsze, co oferuje sklep. Dlaczego to się nie ładuje w ogóle? Dziwne. O, jest. No i tutaj na początek chyba mamy właśnie Turbine Points, to są te złote monety najwyższe, nie? Co my tutaj mamy w sklepie? Charter. Train sloty, to nas nie interesuje, bo są drogie strasznie. Status weterana. Ciekawa sprawa. Ile? O, 5 kafli. No to tam dla bogatszych graczy jak najbardziej pewnie fajna sprawa. Virtues. I co tutaj? Plus jeden Zelt rank, plus jeden Empatia rank, Fidelity. Sądzę, że może się pobawię z tym, jak tam dorwę jakieś, nie wiem, może mi się nazbiera tej kasy za jakieś, nie wiem, miesiąc czasu albo lepiej. Legendary slot. Mamy tutaj dział, w tym akurat nic nie ma, a mamy też działy kosmetyczne oczywiście. Spójrzmy, co tutaj będzie. Dry, Store Exclusive, Body, no tu wszystkie części ubioru naszego. Okej. Okay. Straszne lagi, chyba jakaś aktualizacja się w tle robi. Travel and housing. Dekoracje do domu można sobie kupić, tylko trzeba ten dom najpierw mieć, nie?
I co tutaj oni oferują? Zaraz zobaczymy. A, no items, fajnie. No, czyli nie można sobie kupić dekoracji. Mapy i skille, travel maps, craftowanie. Buffy, legendary teams, universal toolkit. No to jest, to będzie do rozkminienia później, bo na razie i tak nie mam kapsy, żeby to kupić. Dobra, zamykam to. Deed complete, co tu jest? The worry. Tu mamy ekran dodatkowych misji. One się pokazują co jakiś czas i właśnie tutaj są powiadomienia na naszym pasku, gdzie kursorem wam pokazuje. Na przykład tam mamy zrobić 500 strzałów penetrating shot. Albo tam jakieś, no cokolwiek. I jak go ukończymy, to właśnie dostajemy te monety, które możemy sobie później w sklepie wydać. Także to też interesująca sprawa, tylko czasochłonna oczywiście, ale po to jest gra, żeby w nią grać. Okej. Dobra, o, tu jakiś dwóch tutaj ziomków. Dobra. Zaczynamy więc misję. Tutaj kończymy poprzednią. Finish now. Okej. I mamy milestone. Do czego służy milestone? First point of... A, pierwszy punkt reputacji oczywiście od razu. Mamy porozmawiać z Kardavorem. Okej. Gdzie jest Kardavor? O, ten mnie śledzi chyba, Gostek, czy nie? Nie, pobiegł, też chyba wziął misję. Tu jest nasz Kardavor, czy nie? Nie, tu jest jakiś Berter. Tu jest Kardavor, okej. Graze the shadow. Porozmawiaj z Atel w obozie elfów. Dobra, zaraz. Teraz wam tu są milestone'y i możemy sobie ustawić tutaj miejsce jako nasz dom. Dajemy bind i ustawiamy sobie yes. W każdej chwili możemy właśnie dzięki milestone'owi wrócić sobie do naszego miasta. Ciekawa sprawa, jeżeli jesteśmy tam gdzieś niedaleko. Z tym, że on ma tam jakieś ograniczenie czasowe. Czyli cooldown. Zaraz muszę otworzyć ekwipunek na chwilkę. Kluk. Muszę posprzedawać trochę fantów, bo już mi się nazbierało w ogóle dwa bagaże całe. Dobra, tu nic mnie nie interesuje w tej chwili. Okej, najpierw pójdziemy tą misję tam wykminić. Bodajże tędy chyba, chociaż mogę się mylić. Wiem, że obóz jest tutaj też na górze elfów. Przylagowało. To nic. Tak, tędy spróbujemy. Jeszcze do góry. Chyba. Nie, jednak źle chyba poszedłem. To nic, trudno. Spróbujemy jakoś na przełaj przejść, jak się uda. Jakiś kolegów. Level 6. No to tam nie jest źle. Lej dziada. Okej. Da się na przełaj, więc tędy też możecie iść. Nie wiem jak daleko, zobaczymy.
I mamy powiadomienie. Sweet and Sharp. Strike enemies with swift bow, barbed arrow or lingering wound. Nic się tutaj nam nie ładuje. Nie wiem, jaką ja mam w ogóle. Basic short bow. Zobaczymy jeszcze raz, czy nie zobaczymy. Nie, znikło już mi to. No to nic. Skupmy się na misji na razie. W międzyczasie i tak trzeba wystrzelać trochę ludu. Tych chyba nie można. Tak. Tych, co są na zielono, nie możemy atakować. Są to postacie NPC neutralne, z tego co widać. New Deed. Ok, co tam mamy? Quick as the wind. Szybki jak wiatr. Strike enemies with quick shot. Ok. I to sobie chyba wypełnimy. Quick shotem. Zobaczymy, czy nam się to ładuje. O, w ogóle tutaj. A tutaj musimy dodać do trackera. Dobra, dodamy sobie to do trackera. Mamy znaleźć Tarmgellar, Liment Windsteel. Co to w ogóle jest? Quick shot dosyć dobry. Co ja tu chciałem znaleźć? Main Hills. Ruiny elfów. Gdzie te ruiny są? Tutaj mamy Atala, z którym mieliśmy porozmawiać. I am at your service. Come and stay a moment, friend. No dobra, poszukamy. Questy Team. Przynieś Iron Color. Dobra. Wolf Slayer. Okej, okay, mamy 5 zabić. Pięciu wilczków. Dobra. Aha.
Nie, 30 w ogóle, tam było 5, a jest, że 30 mamy wybić. I za to dostaniemy 5 tych złotych monet całych. To my już mamy w tej chwili. O, mamy tutaj Elf Satchel. Okej. I to było to Bring the Color, okej. Mamy wykonane. Trupek leży. Niesmacznie trochę wygląda. Tam jest jeszcze... Nie, tutaj mamy... Co my tu mamy? Nic tu nie mamy ciekawego. Ale mamy wilki. Może się uda uzbierać ich z 30 łącznie. Dycha, jeszcze 20. No, tu coś mamy. Ale najpierw trzeba się tutaj pozbyć przeciwników naszych. Jak widać, nie są to trudne misje, jeżeli chodzi o początek gry, także git. I w ogóle zniknęło to, co żeśmy tu szukali. Nie wiem dlaczego, było na żółto podświetlone, a już nie widzę tego. Obadamy to. A, to po prostu strzałeczka chyba było na żółto, co ja widziałem. To się sam w błąd wprowadziłem niestety. Brakuje mi tu właśnie skrzyneczek jakichś ze skarbami, no szkoda, że tego nie dopracowali. Byłoby bardziej miło eksplorować teren cały wokoło. No ale trudno. Gdzie jeszcze mamy te wilki? Tam jakiś gdzieś jeden się chowa. Okej, ilu ich mamy już? 18, znaczy jeszcze 12.
Oddamy mu to z powrotem do Overlosa, tak? Mieliśmy to przynieść. What can I do for you? A, musimy tutaj. Dobra, niech będzie, że to. Mind my words, traveler. Okej, okay, mamy kolejne zadanie. A z nim już mamy czy. Greetings, traveler! Okej. No nic, muszę jeszcze tutaj się pokręcić, żeby tych wilków dobić. Na szczęście się respawnują co jakiś czas, tylko że no na razie nie widzę. Tamci chyba byli tutaj, żeby ich trochę wybić. I nic nie zostawili. Przykra sprawa. O, dobra, jest dwóch. Dobra, odnowili się. Możemy sobie wybrać hobby, tak? Nie tutaj chyba. Hobby. Żeby nauczyć hobby, musimy iść do hobby mastera. Znaczy nie teraz. W każdym razie mamy już odblokowane przy levelu 8. Jesteśmy w stanie odblokować sobie już możliwość posiadania swojego hobby. Complete quest of Eretruin, okej. Okay. Dłużymy to troszeczkę. Pojawił jakiś dodatkowy jeszcze kwestik. Dobra, dodaliśmy go do mapy. Tu nam się jeszcze schował gościu. Jeszcze 8 i będzie finito. Ośmiu, ale nikogo już nie. A dobra, tam mamy jednego. Dwóch. Trzech. Cztery. Wyłaź z tych krzaków. Mam cię. Gdzie się skit rozyskało? No, dokładnie. Zwróćcie uwagę, bo pojawiły nam się dodatkowe skille na dole. Focus. Powrót do Kendorm. Heartseeker. No zobaczymy co to jest. Sameczka. O, dosyć dobry.
jak widać, ile ma cooldowna? Minuta 53 sekundy, ale na poważniejszych przeciwników jest dosyć dobry, także polecam używać. Jak sobie odblokujecie. Siódemko mamy pinning shot. Ale jeszcze nie możemy go użyć, niestety. Dobra. Mamy jeszcze dwóch nam zostało i będzie... O, akurat mamy dwóch. Git. You have completed a deed. Okay. Reward 5 turbine pointów, Rose Lady Wolf Tamer, increase, ok. No dobra. Ok. I mamy nowy tytuł. Wolf Tamer. Damy sobie aktywnego, jesteśmy poskramiaczami wilków, spoko. Dobra. Pędzimy teraz ze strzałeczką, żeby się nie bawić. Zobaczymy, gdzie ona nas doprowadzi. Gdzieś na górę nas prowadzi. Skróty przelecieli. A, czyli do miasta z powrotem. No okej. Tutaj też ważna sprawa, po odkryciu specjalizacji możemy sobie wydobywać później właśnie tutaj albo Cooper Deposit, albo sobie na przykład tam kwiatuszki, ziołka i te sprawy. Oczywiście specjalizację tutaj w tym mieście elfów będziemy mogli sobie już zacząć wybrać. Dobra, na skróty. Gdzie to cholerstwo nas doprowadziło? Co do tego, ciula? Nie o to mi chodziło w sumie, ale dobra, bo on nam da jeszcze kolejną misję. Sweelad Melon. Nie, finish, okej. Dobra. Dobra. Muszę wyjść z miasta na chwilę gdzieś. Żeby sprawdzić, czy następna misja nam się odkryje.
czy też nie. Ale coś nie widać. Spróbujemy tak, Elkę. Dobra. Warto sobie tam spojrzeć, jeżeli właśnie, tak jak mówiłem już chyba w pierwszym albo drugim odcinku, dodawać sobie do trackerów, bo wtedy pojawi nam się dopiero cel misji, gdzie mamy iść, którędy. Kurwa, dziwnie mnie to prowadzi, no bo tutaj się ścieżka chyba zaraz urywa. No, dokładnie. Ale Lipton. Ajajajajaj. Czyli tak jakby trzeba było obejść tą górę, no. Chyba nie damy rady, ale kurde lipa. A, no nic, spróbujemy z drugiej strony. Skoro tędy nie da rady, pójdziemy tu za skałami. Tu też nie da się. Ale tu mamy ścieżkę, okej. I wróciliśmy się do punktu poprzedniej misji. Dokładnie. Czyli chodzi o nich. Will you lend me your ear? A, czyli jeżeli mamy niebieski pierścień, to jest misja wykonana, możemy podejść do gościa i mu tam ten, co on tutaj nam dał w nagrodę. O! Konkretos. 28. O nie, on nam tutaj daje misję, dobra, to jeszcze na razie nie. Jednak... At your service and your families. Collected... At your service and your families. Dobra, wezmę już od niego, jak tu jestem. Will you lend me your ear? Inaczej sobie zrobię. Tak.
mamy trochę za dużo tych trackerów. No nic nie pokazuje, co za ludziska jesteś. Tu jest jeszcze dwóch. Został jeden i dalej jest problem. Denerwuje mnie tutaj właśnie to w tej grze, że nie wyświetla tych questów na mapce, nie wiem dlaczego. What can I do for you? Might you spare a moment of your time? Defeat wolves, dobra. To w takim razie ubijemy te sześciu wilków. Oj. Nie pomagajcie mi. Kot tam płynie, dobra, my sobie pójdziemy tędy. Dobra, dwóch, jeszcze czterech. Dzisiejszy odcinek, jak widać, skupia się na wybijaniu wilków. No, bywa i tak. Ten mi tutaj biega i... Stary... zdenerwował. Człowieka. Przyszedł, wybił wszystkich, pewnie jakiś level ma, nie wiadomo który. Nie ma tolerancji. Jeszcze jednego nam brakuje. Dobra. No. Okej. Mission complete. Talk to Helder in the Nine Hilt. Mage of Onan. Dobra. Stay a moment. Też skompletować jakieś pięć pierdół. Cast Building Wood. Jeszcze żebym miał strzałkę, gdzie to szukać, to by było całkiem przyjemnie. Niestety... A, okej, chodzi o te stosy drewna. Dobra. To całkiem prosta misja. Są tutaj wszędzie porozrzucane. Dlaczego mam tylko 2 na 5? Momencik, ktoś dzwoni, chwila, moment. Okej, już jestem, także trzeci spróbujemy. Jest 3 na 5, okej. Czwarty. Oh.
Jeszcze jeden. Dobra, mamy wszystkie. Dobrze, z powrotem. Nie, doszedłem jeszcze jedno. Więc muszę się wrócić. Dobra, teraz jest wszystko. Mamy 6 zdobytych. Wracamy z powrotem do Glavolerneno. What do you need? No i git wykonane. I am at your service. What do you need? Tu od razu założymy sobie nówkę. Na 28 armora. Choć nie przypomina ona tego, co mamy w inwentarzu. Okej. Tutaj jeszcze coś. Will you lend me your ear? Mamy dostarczyć drewno z powrotem, okej.
Stay a moment. Greetings, friend. Will you lend me your ear? Greetings, friend. How may I be of help? Shadow is on my spirit. Will you hear my sorrows? Greetings to you. No i dobra. Ta misja jest wykonana. Sprawdźmy, co tu mamy.
Greetings, friend. Will you lend me your ear? Mamy zabitych 2 na 6, także po tej misji już nie będę przeciągał, po prostu wyłączę, bo żeby odcinek za długo nie trwał, a spotkamy się jutro w następnym odcinku i spróbujemy pokonać mocniejsze jakieś misje. I pokażę wam specjalizację, jak zrobić specjalizację w mieście. Z 6 na 6. No. Ta.
Megavonin. Swilai de Melan, will you stay a moment? Okej, tak jak mówiłem, ta misja jest wykonana. W następnym odcinku tutaj zrobię specjalizację i pomogę wam w wyborze, którą wybrać najlepiej. Także kończymy odcinek 4 i zapraszam na jutro. Jutro się pojawi kolejny odcinek numer 5. Pozdrawiam. Siema.